Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie. Chcieliście film z serii Co Greczynki Grecy gotują w domu. Dziś jest taki film, bo jeść trzeba, także gotuję codziennie i akurat robię dzisiaj tak zwane fasolakia, czyli taką większą, taką grubszą fasolkę. I słuchajcie, ja robię z warzywami. Grecy lubią dodawać mięso, ale my zawsze to danie robimy z Dio, jak właśnie chcemy odpocząć od mięsa. I zawsze dodaję kilka ziemniaków i opcjonalnie marchewkę. Zawsze jest to pomidor albo koncentrat pomidorowy, no i cebulka. Słuchajcie, jest to danie jednogarnkowe. Pół godziny i jest obiad. I pewnie już zauważyliście, tak, mam fasolkę mrożoną, ale akurat do tego dania. Bardzo lubię, to jest właściwie bardzo dobra marka i bardzo lubię tą fasolkę właśnie mrożoną, bo ona już jest umyta, ona już jest pocięta, przygotowana i właściwie, spójrzcie, i to się tylko wrzuca. Bo właśnie w tym daniu chodzi o to, że jest szybkie, proste i smaczne, także nie ma co przedłużać. Zapraszam Was na film. Krok pierwszy, kroimy drobno cebulę. Kochani, kroimy cebulę, ale nie palce. Ja się właśnie nacięłam. Także Dio mi pomaga. This is very sharp. Tak, no wiem, naostrzyłam. I also one time cut my finger somewhere here and it was very deep. Krew się leje, ale jest okej. Okay. Przeżyję. Także Dio mi pomoże, to jest szybkie danie. Reszta jest łatwa. Kolejny krok, oliwa. Dużo oliwy, nie żałujesz, Dio. Yeah, I make it not so much, so it's gonna be light, not to be heavy. Not so much, you just put so much of oil. This is not much, because the onion will drink the olive oil. And I will add at the end of the fasolakia, which is... Tak. I think it's too much now, this. Half kilo. Half kilo? No, będziemy jeść pewnie jeszcze na kolację. I na wolnym ogniu, ja akurat 7. Podsmażamy wolno cebulkę, żeby ona tak powoli, powoli właśnie się zeszkliła i tak doszła do siebie. A w międzyczasie skrobiemy warzywa. No i słuchajcie, zmiana planów. Mieliśmy dodać tego pomidora, ale Dio ma rację. On nie jest zbyt dojrzały i po prostu nawet nie ma takiej słodkości, bo wiecie, jest zima, także nie ma sezonu na pomidory. You have to remember, tomatoes are in summer, so the tomatoes that you buy in the winter, it's made with not so natural way, so they lack flavor. Tak, dlatego my dodamy koncentrat pomidorowy, ale ta marka też jest bardzo dobra, grecka. I jest też bardzo dobre, także jest ok. Dio, jak widzicie, już tutaj oskrobał, pokroił ładnie i to wszystko będziemy dodawać razem. Mówię, jednogarnkowe danie, bardzo szybkie, bardzo proste. Kiedy cebulka już się zeszkliła, dodajemy właśnie, nawet Dio mówi, że to pół kilo jest za dużo, ma rację, bo nie będziemy tego jeść, nie wiadomo ile. Jeszcze dodamy warzywa, także będzie tego sporo, jak na dwie osoby. Mieszamy wszystko razem. I do tego wszystkiego dodajemy wody, nie za dużo, tak żeby troszeczkę przykryły właśnie warzywa. Jedna szklanka. Doesn't have to be a lot. Tak, nie musi być wiele tej wody, bo to bardziej będziemy na parze. You can always add a little bit more. No dokładnie, Dio mówi, że jak wyparuje, to zawsze można dodać. Lepiej dodać, niż żeby było jej za dużo. Bo to nie ma być zupa. To ma być fasolka z warzywami w takim sosie pomidorowym. O. Teraz trochę koncentratu pomidorowego albo świeżego pomidora startego. Latem to tak robimy, natomiast no mówię, nie mamy teraz zbyt słodkiego pomidora i nie będzie tak to danie za bardzo, nie będzie miało to danie zbyt dobrego smaku, dlatego dodaliśmy trochę koncentratu. Ale jak już dodajecie koncentratu pomidorowego, to żeby było właśnie dobrej jakości. I dodajemy pozostałe warzywa. Marchewka i ziemniaki. Ziemniaki na końcu, bo one szybko dojdą do siebie i my nie lubimy takich rozgotowanych. Dio dodaję teraz, co to jest? Pieprz czy sól? Sól. Ja tutaj jak chcecie, oregano możecie dodać, bo pomidory są, znaczy sos pomidorowy, także to już jak chcecie, jak lubicie. W międzyczasie przygotowałam fetę, bo do tego dania idealnie pasuje. To jest feta z grecką oliwą z oliwek i posypałam trochę oregano. Bo sałatki to tutaj raczej nie pasuje, wiecie, to jest danie warzywne. Po kilkunastu minutach trochę woda wyparowała, dlatego Dio teraz troszeczkę doda więcej, pół szklanki. I będziemy dodawać ziemniaczki. Mówię, tak jak powiedziałam wcześniej, my nie lubimy rozgotowanych. My wolimy takie ziemniaki al dente. One się wtedy też tak nie rozwalają, bo to nie o to chodzi.
I słuchajcie, i kolejne kilka minut do miękkości ziemniaków. Tak jak widzicie, nie ma być tej wody za dużo, bo to jest bardziej takie gotowanie na parze. One i tak się ugotują i dojdą do siebie. Fajny kolor, jak pachnie. And you cover it also? Tak, przykrywamy przykrywką, żeby to się zrobiło właśnie na parę. Dobra, mamy to i czekamy kolejne minuty i już będzie gotowe. I kochani, obiad gotowy, proszę bardzo, fasolakia, do tego feta, chlebek i jest obiad. Także smacznego! Smacznego!